Cześć i witajcie z tej strony, jak zawsze Kamilos i witam was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku z GTA 5 Legendy i Teorie. A w dzisiejszym filmie sprawdzimy naprawdę grubą legendę, a dokładniej zbadamy sprawę nowego potwora morskiego, który ma rzekomo pływać w wodach Cayo Perico. I zobaczymy, czy rzeczywiście na Cayo Perico znajduje się potwór morski. I nie, nie jest to clickbait, zresztą sami się przekonacie oglądając do samego końca. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym wam powiedzieć o tym, co wczoraj odwalił YouTube. Oczywiście czekaliście na nowy film ze świeżymi ciekawostkami, z nowymi legendami i teoriami z dodatku Cayo Perico. Wrzuciłem właśnie ten film, a YouTube totalnie uciął jego zasięgi. Wielu z was nie dostało powiadomień, dlatego wciąż nie ma tam 1000 łapek w górę, które były wymagane na maraton, ale wrzucam dzisiaj film i macie szansę na to, żeby ten maraton rzeczywiście trwał. Jeżeli wbijcie pod tym filmem 1000 łapek w górę i pod poprzednim, to zrobię wam właśnie maraton z nowych legend i teorii, z nowych ciekawostek z Cayo Perico. A naprawdę tematy są bardzo mocne, zresztą teraz widzicie, więc warto te łapeczki wbić. Napiszcie hashtag YouTube, miejmy nadzieję, że teraz będą zasięgi normalne i że wszyscy zobaczą właśnie ten odcinek. I również zachęcam was do wbicia na mojego nowego Discorda, do którego linka macie w opisie, ponieważ tam możecie podsyłać pomysły na filmy i siedzę tam cały czas, więc czasami sobie z wami popiszę, dlatego wpadajcie już teraz, a także jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście możecie zasubskrybować, jednak jeżeli już subskrybujecie, to pamiętajcie o tym, żeby udostępnić ten film swoim znajomym, którzy również grają w GTA, bądź po prostu lubią taki content, ponieważ jest to dla mnie ogromne wsparcie, a także motywacja do dalszego działania. Ja już zbędnie nie przedłużam, lećmy z tym tematem! A więc zacznijmy od pierwszej poszlaki, która ma być rzekomym potwierdzeniem naszej dzisiejszej legendy i oczywiście musimy jej szukać na Cayo Perico, a dokładniej w miejscu, w którym to imprezujemy. Po pewnym czasie rozglądania się po tym miejscu mamy znaleźć piaskową rzeźbę Nessiego. I rzeczywiście jest tam piaskowa rzeźba, bądź nie wiem jak to nazwać, po prostu jest zrobiony potwór z Loch Ness właśnie z piasku. I co ciekawe, ten prop jest już w GTA od dawna, bo kiedyś bawiłem się respieniem różnych obiektów i właśnie natknąłem się na tego, niestety nie wiem jak on się nazywa na singlu, ale pamiętam, że rzeczywiście taki był i nie był on wykorzystywany od dawna, a w końcu został dodany, więc nie jest tutaj bez przypadku. Zresztą pokazuję wam teraz jego dokładną lokalizację, jeżeli byście chcieli to sprawdzić u siebie. Kolejną wskazówką na to, że ta legenda jest prawdą i właśnie koło Cayo Perico grasuje Nessie, bądź po prostu potwór z Loch Ness, chociaż bardziej tu pasuje potwór z Cayo Perico, ale dobra, chodzi tutaj po prostu o potwora morskiego, jest obgryziony rekin, bądź po prostu martwy rekin, który respi się naprawdę rzadko, mi najczęściej pojawia się w nocy i zobaczcie, że rzeczywiście jest tutaj rekin, który nie wygląda już jak rekin, jest naprawdę mocno obgryziony. Popatrzcie jak to wygląda, próbuję jakoś go doświetlić, ponieważ jest noc jednak, więc trzeba na to także uważać. Jestem ciekaw jakby na to zareagował nasz spec od łodzi podwodnej. Zobaczmy, czy możemy wysłać mu zdjęcie, ale niestety tego piaskowego potwora z Loch Ness nie mogłem wysłać do niego. Zobaczcie, że rekina również nie mogę wysłać, więc naprawdę dziwne, bo różne ciekawe rzeczy możemy mu wysyłać, ale czy naprawdę nie chcę zobaczyć tak obgryzionego rekina? Zobaczcie, no on nie wygląda już jak rekin, od tej strony przynajmniej. Jest mocno pogryziony, a to jest jednak rekin, jakby to była jakaś inna ryba, nie byłoby to aż tak podejrzane, ale to jest jednak rekin. Zobaczcie, spróbujmy jeszcze od frontu. No nie, nie mogę wysłać zdjęcia, nie mogę w ogóle wysłać zdjęcia, więc dziwne, dziwna sprawa, ale oczywiście pokazuję wam dokładną lokalizację tego miejsca. Jest to tutaj i podobno także mamy tutaj gdzieś szukać Nessiego, tylko że Nessie ma się pojawiać w różnych miejscach koło wyspy. To nie jest powiedziane, że pojawi się właśnie w tamtym miejscu i ma pojawiać się tylko podczas napadu. Jeszcze nikt go nie zaobserwował właśnie w przygotowaniach. Ja jeszcze popływam dookoła całej wyspy. Jeżeli coś uda mi się zaobserwować, to wam o tym powiem. Ale jak na razie mamy kolejną wskazówkę na to, że właśnie w tych wodach pojawił się potwór morski. Opłynąłem całą wyspę i jak pewnie
się domyślacie, nie znalazłem zupełnie nic, a na pewno nie znalazłem naszego potwora z Loch Ness. Przeszukałem wszystkie możliwe lokacje, w których on może się pojawić, chociaż pamiętajmy, że jest to randomowe i on może być tak naprawdę wszędzie i nie za każdym razem, więc także musimy o tym pamiętać. Jednak teraz nie obalamy jeszcze tej teorii, a przechodzimy właśnie do plików gry, ponieważ tam może wszystko się zmienić. Jesteśmy już w programie Open 4, czyli w programie do grzebania właśnie w plikach gry i teraz przejdziemy do plików aktualizacyjnych i zobaczymy, czy rzeczywiście tam będzie jakiś potwór morski, a dokładniej potwór z Loch Ness, tylko tak się zastanawiam, dlaczego Rockstar by miał dodać właśnie Nessiego do GTA 5? Czemu by nie dodali na przykład Krakena, o którego wiele osób prosi, w którego wiele osób dalej wierzy, którego dalej wiele osób szuka, no ale dodali Nessiego. Podobno. I zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Muszę teraz znaleźć dokładny plik z aktualizacją. Dobra, znajdźmy teraz najnowsze napady. To jest to. I teraz muszę wybrać odpowiedni folder. I to powinien być ten. Ja mam wszystko zapisane, oczywiście, żeby było łatwiej szukać tego, bo jednak trochę czasu by to zajęło. Dobra, mamy to. To powinno być właśnie w tym pliku i zobaczmy, czy coś znajdziemy. Mamy wyspowe, mamy wszystko. Patrzcie, jest Loch Monster. Okej, czy to jest nasz potwór z Loch Ness? Tak, mamy go w plikach gry. Zobaczcie, jest i on jest w plikach gry, tylko wiecie co, martwi mnie jedna rzecz. Jest on jako prop. Jest on jako prop, więc raczej nie będziemy na niego polowali, ani on nie będzie polował na nas, ale rzeczywiście jest potwór z Loch Ness, bądź potwór z Cayo Perico w grze i możemy go spotkać. Teraz wam pokażę oczywiście film, na którym uchwycono właśnie potwora z Loch Ness, więc zobaczcie, jak to wygląda. Jak widzicie, rzeczywiście do GTA 5 został dodany potwór z Loch Ness i możemy go spotkać podczas finału napadu na wyspę. Jednak nie jest to takie łatwe, ponieważ respi się on w randomowych miejscach, mamy na to jakieś nikłe szanse i oczywiście respi się najczęściej w nocy. Zresztą możecie zauważyć, jak to wygląda na filmie. Ja niestety nie spotkałem swojego potwora morskiego, nie natknąłem się na niego, a ja robiłem już finał dwukrotnie, może wy będziecie mieli więcej szczęścia, ale jednak ta legenda zostaje przez nas jak najbardziej potwierdzona. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bo przypominam o tym, że 1000 łapek w górę pod tym, jak i pod poprzednim filmem z tej serii równa się maraton z nowych ciekawostek, a także legend i teorii z GTA 5, a naprawdę jest o czym mówić. Również zapraszam was do innych filmów na moim kanale, a póki co, to by było na tyle. Na razie i cześć!